Jak przypuszczalnie wiecie, w Ameryce są tylko dwie partie. Są tylko dwie partie. Jest partia demokratyczna, lewicowa, i partia konserwatywna, czyli republikanie. Nie ma więcej partii, no starali się zakładać jakieś zielone, niezielone, ale niestety wybór większości jest taki, że w zasadzie trzecia partia nie ma szans, a poza tym trzecia partia to zabiera bardzo dużo głosów, często od republikanów, no bo demokraci jako lewica, jako taka, oni zawsze się jakoś złączają i idą w jakimś kierunku, a jakieś takie reformy czy coś, to starają się być ze strony republikanów. Także parę razy tak było, że republikanie przegrali tylko dlatego, że był tam jakiś taki rozdział i to matematycznie to w ogóle nie ma sensu. No ale teraz dlaczego republikanie, demokraci, ta lewica i prawica? No republikanie jako konserwatyści, no to w zasadzie oni mają na myśli Bóg, honor i ojczyzna. No tak, takie typowe sprawy, czyli powiedzmy chrześcijaństwo, czyli honor, praca, podatki i ojczyzna jako miłość do swojego własnego kraju, nie plucie na flagę, salutowanie, jakieś śpiewanie hymnu, bycie dumnym z tym, że jest się Amerykaninem. Demokraci dla odmiany to są bardzo oni się nazywają postępowo liberalni, czyli wszystkie związki homoseksualne, małżeństwa homoseksualne, skrobanki, nawet daleko stopnia, ateizm, brak jakiegoś poszanowania dla prawa, szczególnie ostatnio z policjantów czy ludzi służby ochrony pogranicza, tego rodzaju rzeczy. Także to są dramatycznie dwie różne strony. No i demokraci, socjaliści to oczywiście kontrola środków produkcji, czy tam kontrola tego, co biznes produkuje przez państwo, a konserwatyści, republikanie po prostu mówią, że każdy ma prawo do zarabiania milionów. Także to są te dwie diametralnie różne grupy. No w większości krajów to tak mniej więcej jest, tyle tylko, że w Europie to jest popularne, te koalicje, i oni się dzielą jakoś takie na mniejsze podgrupy. No i teraz jest ciekawa właśnie sprawa, bo jest w Ameryce taki ruch, ten hashtag walk away, czyli ten krzyżyk taki, funta, czy ja nie wiem jak to się po polsku mówi, i to znaczy odejdź daleko, no, czy powiedzmy usuń się w ten sposób, ale takie dokładne tłumaczenie walk to jest idź away daleko, tak, to odejdź daleko, czy usuń się, no. I dlaczego to się dzieje? No dlatego się dzieje, że demokraci to oni byli, południowi demokraci to byli Ku Klux Klan. Jak ktoś się pyta, kto był Ku Klux Klan, no to właśnie południowi demokraci. Później kto tam strzelał do Murzynów, kiedy była ta integracja rasowa na południu, właśnie demokraci. No to są najgorsze bandziory, to są najgorsze takie najwięksi oszuści. No i oni w latach 50., 60. to zaczęli zrobili 180 stopni i zaczęli grać pod konto partii ludu, chrześcijańskiego ludu pracy. Tak? Także oni zaczęli mówić, że robotnicy i chłopi, no to oni są wyzyskiwani i że oni są tą partią dla nich. Oni powiedzieli, że państwo musi dawać ten garnuszek, te zapomogi, ten taki siatkę bezpieczeństwa. To wszystko w kierunku tego socjalizmu takiego
przeciwko tym krwiożerczym kapitalistom. I to tak się stało. No i jeżeli się popatrzy na Kennedy'ego, na te wszystkie te 50 lat temu, no to oni mieli wielkie poparcie. Demokraci mieli duże poparcie wśród Polaków, Włochów, Meksykan. Dużo tych Kennedy był katolikiem. To była duża sprawa wybrać prezydenta katolika w protestanckim kraju. No ale wybrano ze względu na sprawy polityczne. No i przez całe te lata Murzyni ich polubili. Bo te 180 przeskoczyli do góry nogami z byłych właścicieli niewolników i z Ku Klux Klanu, zaczęli po prostu popierać, że wyciągną z biedy tych Murzynów. I zaczęli grać robili wojnę klas i na tym jechali. Po prostu ludzie wierzyli, że państwo, ten Komitet Centralny Partii Demokratów po prostu walczy dla nich. Co to dzisiaj doprowadziło? No dzisiaj, na dzień dzisiejszy 2018, no to doprowadziło, że oni ciągle mają tą wojnę klas, tak? Tyle tylko, że chrześcijan już nie chcą, wolą te mniejszości muzułmańskie. Normalnej rodziny matki i ojca nie chcą, wolą te mniejszości różnych lesbijek i homoseksualistów. Rodzenie dzieci i wychowywanie nie chcą, wolą te skrobanki. I to wszystko to przesunęło się tak ekstremalnie do lewej, że już wszystkich zaczyna to denerwować. Partia Demokratów już zaczyna, Nancy Pelosi, Maxine Waters, taka Murzynka stara, troszeczkę nienormalna, nawołują do bicia, coś co w Ameryce nigdy nie było. A po tym, jak Obama przygotował ten cały 8 lat tego socjalizmu, to teraz ludzie się budzą. Jednym z tych ludzi, którzy się obudził, jest Brandon Straka. Brandon Straka, najciekawsze jest to, że jest fryzjerem, jest homoseksualistą i był zapalonym liberałem i siedział i gadał te głupoty o tych nierówności, o swoim upodleniu przez republikanów i konserwatystów i tak dalej. No i on doszedł do wniosku, że w zasadzie był robiony w bambuko. On jest z Wisconsin i odwiedził tam rodzinę i w zasadzie rozmawiał z rodziną, a rodzina mówi: słuchaj, wszystkie te małe biznesy w Wisconsin przez ten przymusowe ubezpieczenie społeczne zdrowotne Obamy, to większość biznesów się pozamykała. Mówi, ten socjalizm Obamy zniszczył nas. No i on doszedł do wniosku, że to, co wierzył w te wszystkie głupoty w tym Nowym Jorku, w całym tym liberalnym takim pomieszczenia, gdzie wszyscy nadają to samo jak papugi, to było jedno wielkie oszukaństwo. No i założył te walk away, ten odejdź daleko i sporo ludzi i zrobił takie wideo i sporo ludzi po prostu mówi: ja już przestałam wierzyć w demokratów, powiedzmy ileś, a zmieniliśmy partię na republikanów. No bo w Ameryce to jest tak, że są dwie partie, ale jest jeszcze niezadeklarowani. Także jeżeli ktoś jest zadeklarowany w mieście, że jest republikaninem, no to on dostaje papiery republikanów. Jak demokratów, to demokratów. Ale można się zadeklarować niezadeklarowanym i wtedy się dostaje cokolwiek się poprosi, czy na demokratów,
czy na republikanów, to dają tą formę do wypełnienia, no i wtedy się wypełnia. No i cały ten pas, rdzawy pas, jak to nazywają, no tam, gdzie ten węgiel, stal, była te Kentucky, Tennessee, tam, gdzie dużo było fabryk, roboty takiej było, to większość tych ludzi tam to z definicji byli demokratami. No ale przez ostatnie lata, przez te wszystkie poprawność polityczną, przez to oszukaństwo, przez te pchanie tych zboczonych czy ekstremalnych rzeczy, które w ogóle nie odpowiadają normalnemu demokracie. Normalny demokrata sprzed 50 lat, jakby się z grobu powstał, to on dzisiaj już nie rozpozna tej partii demokratycznej. I coraz więcej właśnie tych ludzi robi to że odchodzą od partii. Między innymi Trump wygrał, no bo wszyscy ci niezależni to głosowali na normalnego Trumpa, na kogoś, kto chce poprowadzić Amerykę normalnie, nie ekstremalnie. Demokraci to oni byli na tyle przebiegli, że powiedzmy w latach 40., 50., jak oni przeskoczyli właśnie na ten socjalizm, komunizm, to jak wchodziła telewizja kolorowa, to te kolory na wybory prezydenckie, no to dużo tam nie było wyborów, to oni nie chcieli czerwonego koloru dla swojej partii, dlatego oni są niebiescy, a republikanie jak zwykle zostali wyrolowani i są czerwoni, także jak pokazują mapy prezydenckie, to właśnie są czerwoni to demokraci, znaczy czerwoni to republikanie, a niebiescy to są demokraci. Dużo ludzi też denerwuje i zaczyna odchodzić od partii demokratów z tego względu, że nawołują właśnie, popierają tą antifę, tych antyfaszystów, którzy chodzą z łańcuchami, leją innych ludzi. Jak był zamach na Skalici, no to dużo ludzi mówiło, że dobrze mu tak, że należy mu się śmierć i tak dalej, i tak dalej. Także ta nienawiść tych lewicy to jest po prostu nieprawdopodobna. To jest nieprawdopodobna. Ta nienawiść, jeżeli ktoś gdzieś tam na spotkaniu czy na Facebooku przyzna się, że ma jakieś tam spojrzenie liberalne, to bardzo często ich odrzucają jako przyjaciół na tych kontach, czy ich tam blokują. Także, że straka, on mówi, słuchajcie, rzućcie to wszystko w jasną cholerę i po prostu odejdźcie od tej partii, nie rozmawiajcie z tymi swoimi znajomymi, bo oni i tak was po prostu chcą zagryźć. On powiedział, że poszedł do jakiegoś sklepu i chciał kupić, no bo tam jakąś kamerę, czy mikrofon, czy jakieś światła chciał kupić, no to jeden z tych sprzedawców, no to powiedział, o, to ty jesteś ten, co Fox miałeś wywiad, mówi, to ja ci gamoniu nie sprzedam. No i to jest właśnie takie zachowanie lewackie. To jest takie zachowanie lewackie, jak jedna z tych rzeczniczek, powiedzmy, prasowych Białego Domu, no to jej odmówili jedzenie. Czyli to są wredni ludzie. To są po prostu wredni ludzie i cała ta lewica po prostu uwielbia skłócać, bo jeżeli nie skłóca, no to nie ma czego rozwiązywać. I to jest najbardziej przykre, że wielu demokratów to myśli po prostu, że wielu republikanów to są po prostu rasiści, po prostu nienawidzą kobiet. No wszystko, co można powiedzieć to złego o republikanach, no to demokraci mówią. No i jest to dosyć wredne. I Straka mówi, że Brandon Straka, to on mówi, że jest to tak zwana
cicha większość. No cicha większość. No niestety, niestety, tak jak i katolicy, powiedzmy, w Polsce to też była, czy jest cicha większość, bo nie są tak aktywni i nie piłują mordy, tak jak całe lewactwo. W Ameryce jednak te Occupy Wall Street, czyli no nie tyle napadni, ale co bądź były takie momenty, kiedy banda tych gamoni szła i na ulicy blokowali z tego względu, że walczyli z kapitalizmem Wall Street, tak? Także to demokraci popierają tego rodzaju rzeczy. Ten ruchy tych czarnych, wszystkie tam, gdzie zawsze są jakieś szumy, kiedy policja zastrzeli czy postrzeli jakiegoś bandziora, który ukradł cygara i na rozkazy, żeby się poddał, to się nie poddaje, no to właśnie demokraci krzyczą, że to jest wredna policja. Po prostu socjaliści, demokraci, oni potrzebują ten konflikt i tłumaczą, że jest to, powiedzmy, państwo faszystowskie, no bo policja zastrzeliła człowieka, a ten człowiek to jest po prostu bandzior, który okradł jakiegoś innego człowieka. Także jest to odważny człowiek, dużo jest reakcji na to. Na tym Facebooku to ma setki tysięcy wyświetleń, dziesiątki tysięcy tam rozprzestrzeniania tego wszystkiego. Także facet jest, zrobił po prostu ferment, no nie tyle ferment, ale obudził liberałów, którzy po prostu mówią już dość, moja partia demokratów została ukradziona. Większość demokratów po prostu głosuje tak z inercji, po tej linii politycznej, ale oni już się przestali zgadzać. Przestali się zgadzać z tym oszukaństwem, kiedy praca nie jest ważna, ludzie, którzy biorą zasiłek, są ważniejsi niż ludzie, którzy pracują i płacą podatki. Tak? To już jest nieprawdopodobne. Oni są zdenerwowani, że ktoś chce sprowadzić rodzinę legalnie z zagranicy i musi czekać 12 lat, a demokraci mówią, że ci, co przebiegną przez Rio Grande, mogą zostać przez to, że przekroczą granicę w ciągu 5 minut. Także coś się zmienia. I dużo ludzi też obudziło się, kiedy Obama dostał Nagrodę Nobla, a w międzyczasie wysyłał jakieś zdalnie sterowane drony do Afganistanu czy no gdziekolwiek, tak? Także że ludzie widzieli to oszukaństwo lewactwa. Subskrybujcie, piszcie komentarze, piszcie pytania, polecajcie u siebie na Facebooku, polecajcie, wrzucajcie może na Wykop, na codzienny ten filmik. No i do następnego.